Kanał napędzają. NSP Nano i Nano Plus. Lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiary, giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico. Najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. Not so permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku serii NSP Wyjaśnia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, ile sesji trzeba, by usunąć tatuaż czy makijaż permanentny. Zacznijmy może od pytania, które jest dość często chyba zadawane na wszelkiego rodzaju forach, czy też przez nasze klientki. Otóż, czy da się usunąć tatuaż czy makijaż permanentny za pierwszym razem i tylko za jednym razem? Jak najbardziej się da, ale musi zostać spełniony bardzo duży szereg czynników. Tak duży, że jest to dość mało prawdopodobne i dość rzadkie. Można wręcz się pokusić o stwierdzenie, że jeśli ktoś usunął coś za pierwszym razem, tam było troszkę więcej szczęścia niż umiejętności operatora, chociaż tego drugiego absolutnie nie można wykluczyć, bo jak najbardziej operator ma tu ogromny wpływ na wszystko. Zacznijmy może od tego, na czym polega laserowe usuwanie. Więc wiązka świata, którą wydziela laser, trafia do naszej skóry, powoduje wybuch pigmentu, rozerwanie cząsteczki, w której ten pigment się znajduje i makrofagi sobie go zabierają dalej poprzez nasz układ limfatyczny i tak dalej. Jeśli chcesz się dowiedzieć o tym więcej, nagrałem już o tym film, tutaj wyskoczyłam link do tego, może sobie jak najbardziej zobaczyć po obejrzeniu tego filmu. Ale jednak, żeby makrofag był w stanie zabrać ze sobą ten pigment, musi on być odpowiednio mały, a ten, który wprowadzamy do naszej skóry, jest dość duży. Z każdą sesją lasera pigment staje się coraz mniejszy i makrofagi po prostu mają dużo łatwiej, żeby sobie poradzić czynnikami które mają bezpośredni wpływ na tempo usuwania są jak dawno tatuaż czy makijaż permanentny został wykonany paradoksalnie im wcześniej, im dawniej był on wykonany, tym lepiej, lepiej się usuwa takie pigmentacje, bo te pigmenty też nie były aż takie mocne jak teraz są. To działa na plus. Jaki pigment został użyty, więc to co powiedziałem. W którym miejscu na ciele został wykonany tatuaż? Inaczej się usuwa tatuaż, który został wykonany na plecach, a inaczej tatuaż, który został wykonany na nadgarstku. Czy podczas tatuowania i wykonywania makijażu paranego powstały blizny? To jest bardzo ważny aspekt. I laser, który usuwamy pigment, ma ogromny wpływ na to, jak szybko jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Jak widzisz, wiele czynników ma wpływ na to, jak szybko jesteśmy w stanie sobie poradzić z danym pigmentem. Ale również urządzenie tutaj determinuje, jak dokładnie jesteśmy w stanie zgadnąć, ile nam to zajmie, bo bez pierwszej sesji lasera nie jesteśmy w stanie przewidzieć kompletnie. Możemy sobie rzucić losową liczbę, mamy takie same prawdopodobieństwo, jakbyśmy się troszkę bardziej postarali ze zgadywaniem, czy jesteśmy w stanie trafić. Więc laser troszkę determinuje obszar czy przedział, w którym jesteśmy w stanie się poruszać. NSP czyli mój laser podstawowa nanosekunda, to jest przedział mniej więcej od 4 do 8 sesji. Zdarzało mi się niejednokrotnie, że coś usunę w ciągu jednej, dwóch, trzech sesji, ale jednak musimy tutaj bardziej się rozglądać w ciągu tego przedziału, w kierunku tego przedziału 4 do 8 sesji. NSP Nano Plus, czyli mocniejszy mój laser nanosekundowy, to jest przedział od 3 do 6 sesji, więc jak widzimy, schodzimy troszkę mniej. Tutaj również niejednokrotnie się zdarzało, żeby usunąć w ciągu jednej, czy dwóch sesji, a w przypadku laserów pikosekundowych, czy w przypadku mojego lasera NSP Pico, jest to przedział od jednej do czterech sesji. Chociaż wiadomo, w skrajnie skomplikowanych i ciężkich przypadkach może to być powyżej czterech sesji i tu się nie ograniczamy w żadnym kierunku, ani może, może być wiadomo mniej sesji niż tam załóżmy, jak w przypadku laserów nanosekundowych cztery, ale może też być więcej, bo to jest wszystko kwestia indywidualna i to jest przedział zgadywania. W tym przedziale zgadywania mamy największe szanse, że po prostu trafimy. Więc jak wspomniałem, jest to tylko i wyłącznie przybliżenie i zdarzają się przypadki, gdy laserem nanosekundowym usuwamy coś w ciągu jednej, dwóch sesji, a laserem pikosekundowym usuwamy coś w ciągu sześciu sesji. Chciałem podkreślić, i to jest jeden chyba jeden z najważniejszych aspektów, że nigdy, absolutnie nigdy nie możemy dać gwarancji klientowi, że usuniemy coś w 100%, czy to tatuaż, czy makijaż, permanentny. Jeśli pigment na przykład jest zamknięty w bliźnie, lub ma inny kolor niż laser widzi, na przykład biały pigment. To choćbyśmy nie wiadomo co z tym robili samym laserem, nie jesteśmy w stanie tego usunąć w 100%. A więc reasumując, cały odcinek. Ile sesji laserowego usuwania zależy od bardzo wielu czynników: od lasera, od tego jaki pigment, jak dawno, w którym miejscu na ciele zostało to wykonane, ale również od samego lasera, jakim laserem wykonujemy, no i przede wszystkim czy operator jest kompetentny czy nie. Jednym słowem jest delikatnie, jedno wielkie zgadywanie, jesteśmy w stanie określić widełki, ale jeśli coś będzie poniżej albo powyżej, niestety tak wyszło. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o laserach, chcecie wiedzieć jak działają, ile można na nich zarabiać, wejdźcie na moją stronę www.nspcosum.com albo napiszcie do mnie na Instagramie. Na pewno chętnie Wam pomogę. Miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.